kamiennymi schodami idziemy do klasztoru Awaja. Idziemy kupić bilety. Idziemy w kierunku klasztoru, monastyru Awaja. Ten średniowieczny klasztor powstał najprawdopodobniej w IV wieku, co poświadczają znalezione tutaj monety pochodzące z czasów bizantyjskich, głównie okres panowania Konstantyna I Wielkiego i Justyniana I Wielkiego. Nie wiadomo jednak, czy z pewnością znajdował się tu monaster, a groty mogły służyć jako miejsce schronienia przed najazdami barbarzyńców. To, co możemy aktualnie oglądać, pochodzi już z XIII wieku. W czasie, kiedy na tych terenach rządziła Turcja, mnisi mieszkający w klasztorze wiedli ascetyczny tryb życia. W skład kompleksu wchodzą dwie cerkwie, kaplica, krypta, kuchnia, jadalnie i cele mnichów. Klasztorne pomieszczenia. Kościół w tym miejscu się znajdował. I jeszcze jedno ujęcie kościoła. Thank you.
miejscu znajdowała się kuchnia, w której mnisi spożywali posiłki. Przeznaczone na cześć zmarłych. W miejscu znajduje się kaplica, w której chowano, jak również modlono się za zmarłych. Najwyższy poziom. W takich warunkach ludzie żyli. A teraz idziemy do Muzeum Oładża. Pierwsza gablota poświęcona archeologom, którzy pracowali przy odkryciu monastyru Oładża.
pozostałości klasztoru. Wszystko wykute w kamieniu. Wykorzystywane w liturgii. Artystyczna interpretacja pomieszczeń wydrążonych w skałach, w których ałacze modlili się niś. A tak według archeologów mógł wyglądać klasztor ałaczy. W odległości 600 metrów od klasztoru znajdują się katakumby. Katakumby to w rzeczywistości jaskinie znajdujące się na trzech poziomach, otoczone bujną roślinnością. Niestety nie wiadomo, do czego służyło to miejsce. Niektórzy przypuszczają, że w średniowieczu mogły się tu znajdować cele mnichów. Schodzimy jeszcze poniżej tego poziomu, na którym znajdowaliśmy się kilka chwil wcześniej.
cielesnych i skupienie się na wieczności. I kończymy naszą wycieczkę do klasztoru Awadża. Miejsce bardzo ciekawe, pełne historii, tajemnic. Kiedyś ludzie żyli. Kierujemy się do wyjścia, ale jeszcze wcześniej ostatnie obrazy tego miejsca.